A tych płyt w sumie okazało się, że jest około 150. No to uważam, że to był pewnego rodzaju sukces. Szczególnie też, że poza tym, że to był poniedziałek, to też nie było specjalnej jakiejś takiej dużej reklamy, więc każdy gdzieś tam swoimi kanałami, tak jak wcześniej się zdobywało płyty, zdobywał informacje na temat tej imprezy. Czyli nie występowała taka powszechna reklama, tylko raczej pod pocztą pantoflową. Rozumiem, że ludzie z tych sfer, które właśnie no, lubią tego rodzaju tę formę słuchania muzyki, rozumiem, że zgromadziło, czyli to powstała taka mała rodzina, rozumiem. Tutaj w pubie kolegi jako gospodarza imprezy. Najprzyjemniejsze było to, że ci ludzie, którzy wchodzili zupełnie przypadkowo, zostawali. To było najfajniejsze. A, no to czyli świadczy o tym, że to się podobało raczej, no bo jeżeli komuś coś się nie podoba, to po prostu wychodzi, prawda? Nie ma przymusu siedzenia. Oczywiście, czy słuchajcie, no bo to jest. Często teraz spotykamy takie powroty do czegoś, co już było, czegoś, co minęło. Myślę, że tak można by postrzegać również słuchanie muzyki z płyt winylowych. Chociaż mówiliście tutaj o nowoczesnych rozwiązaniach starego typu muzyki, formy może raczej. Powiedzcie, rozumiem, że coraz większe rzesze osób dołączają do nie wiem jak to nazwać, stowarzyszenia, klubu. Fanów świetnie. Póki co fanów słuchania takiej muzyki. A powiedzcie, czy są jeszcze poza, no, czy znacie jakieś inne możliwości słuchania płyt, czy jakieś, gdzie można by czegoś się dowiedzieć na ten temat, usłyszeć o tym? Od 3 lat, w kwietniu 2007 roku, na antenie Radia Łódź wystartował program. Jest puszczany co niedzielę. W tym roku to jest, od września została skrócona ta wersja o pół godziny, ale po prostu prezentujemy swoją muzykę. Jest to grupa zapaleńców, entuzjastów, nośnika, jakim jest winylowa płyta, bo puszczaliśmy tak muzykę sprzed 70 lat. No. Tak, po muzykę techno. W mojej kolekcji jest jedna płyta właśnie z muzyką elektroniczną, to znaczy dla DJ-a. Wszelkie możliwe gatunki muzyki, jakie tylko były wydane na płycie winylowej, są tam prezentowane. Przy okazji omawiamy zespoły, ich historię, a także sprzęt. Przez jakiś czas była idea, aby radiosłuchacze zgłaszali się z jakimś sprzętem. Niestety osoba, która z tą ideą wystąpiła, musiała w chwili obecnej trochę przystosować swoją obecność w programach. Miejmy nadzieję, że to wystartuje z powrotem. Ale dzięki temu wiemy, że jest odzew wśród słuchaczy, radiosłuchaczy, gdyż piszą mailowo. To jest program nagrywany, później jest emisja w niedzielę. Ale jest to naprawdę coś fantastycznego, kiedy można, otrzymujemy na przykład, redaktor otrzymuje maila i informuje, że no, ktoś słuchał i fajny kawałek, fajny utwór i chciałby się dołączyć. Wiele osób to do nas trafiło. Ja namówiłem Manię i Marcina. Pan, widać, ze świetnym podobało. Skutkiem. No rozumiem, że Darek do Was dołączył. Mówili mnie. Świetnie, słuchajcie, ja Was tak postrzegam jako fanów, jako entuzjastów właśnie, jako grupę ludzi, którzy mają wspólny cel, wspólną pasję. Realizuje się w świetny sposób. Ta impreza, która miała miejsce, jest no, doskonałym dowodem na to, że nie jest to grupa zamknięta, że się rozwijacie, że dołączają nowe osoby, a okazuje się, że ten potencjał jest. Jednak wielu ludzi, jak słyszę również młodych ludzi, młodego pokolenia, nie tylko starszych, którzy się wychowywali na tych płytach, ale też no, dołączają, też ich to bawi, też ich to wciąga. Powiedzcie, planujecie jakieś kolejne spotkania? Nie wiem, jakiś plan na przyszłość? Tak, tylko że ja jeszcze może wrócę do tego a propos tych młodych osób, które właśnie, o których wspomniałeś. Moja koleżanka ma dziecko, 8-latka, i ten 8-latek od roku posiada patefon. Kiedyś w internecie zobaczył patefon, czy na jakimś filmie, czy po prostu gdzieś na jakiś obrazek zobaczył, zapytał się, co to jest. Koleżanka mu wytłumaczyła. Zachorował na ten patefon, żeby mieć taki patefon w domu i w tym momencie słucha płyt, oryginalnych płyt, które były specjalnie dla patefonów z lat 30. Produkowane na swoim własnym patefonie w domu i jest z tego bardzo dumny. I on nie słucha żadnej innej muzyki, on słucha tylko tą muzykę, która leci właśnie z jego własnego urządzenia, z jego własnego patefonu.
rodzi się nowa pasja. Dokładnie. Młodego człowieka, świetnie. To... Przez to, że akurat on zakupił, on dostał, nie zakupił, tylko dostał patefon od swoich rodziców, już wiem, że w jego otoczeniu, dzieci, które są w najbliższym jego otoczeniu, już też zaczynają o tym głośno rozmawiać, już też się zaczynają tym interesować, bo to jest to dla nich coś nowego. Jest to dla nich coś, co przykuwa uwagę, skupia ich uwagę na czymś, co powoduje, że bardziej rozbudowuje im się wyobraźnia muzyczna też. I jeżeli chodzi o w ogóle sam fakt, że to nie jest tylko płyta CD, tylko to jest jeszcze coś innego, to są jakieś inne urządzenia, inne nośniki. Coś, co ma duszę. Coś, co ma duszę, bo to jest zupełnie inny odbiór wtedy tej muzyki. No cóż, pasja, wspólne zainteresowania, muzyka łączy ludzi, także rozumiem, że to was połączyło, dlatego tutaj dzisiaj razem rozmawiamy i ufam, że no, gdzie właśnie taki maluch w rodzinie sięgnął po coś takiego, też uzyskuje świetny kontakt ze starszym pokoleniem, tak? Więc to nie tak, ten konflikt pokoleń może troszeczkę przygasa. Ale wspomnieliście o tym, że kosztów 50 pozycji mieliście na imprezie. Zakładam, że wszystkich chyba nie wysłuchaliście. Nie było takiej możliwości, ale wśród tych płyt, które się znalazły na naszej liście, osoby, które przyniosły te płyty, przyniosły również płyty limitowane. Na przykład to były płyty wydane w 1000 egzemplarzach. To perełki. Perełki maksymalne. My mieliśmy numer 881. Były również wydania, które się pojawiały w Polsce jako jedne z pierwszych, czyli na przykład tak jak płyta Krzysztofa Iron Maiden, która się pojawiła chyba jako trzecia czy czwarta w Polsce. Mój egzemplarz akurat tak. Sprowadzony. No, to bezcenna. Tutaj znajomość wydziałał. No tak, ale, wracamy ale, do zdobywania. Tak, ale tutaj płyta CD wyszła miesiąc przed winylem i jak tylko miałem możliwość śledzenia tego, co jest, zanim pokaże się na polskim rynku, ma wytwórnie, zamówiłem to, jak tylko się ukazało w katalogu wewnętrznym, udało mi się zamówić. Krzysztofie, wspomniałeś wytwórnie, czy to znaczy, że płyty, które niegdyś były produkowane, prawda? O których no, w pewnym stopniu część osób zapomniała zupełnie, wszyscy przeszli na cyfrowe płyty kompaktowe. Czy to znaczy, że co, teraz uruchamiamy ich produkcję z powrotem? Na przykładzie zespołu Iron Maiden. Oni niemalże każą swoją płytę CD wypuszczają także na nośniku winylowym, a są wytwórnie, małe studia nagraniowe, ewentualnie po prostu manufakturki, które wydają albo wznawiają płyty sprzed lat, które były wydane na CD-ku cyfrowym, znaczy na nośniku cyfrowym, wydają na to, żeby pokazać innemu odbiorcy albo komuś do kolekcji. Wiele zespołów w kontrakcie już zapisuje, że jeśli wydają jakiś album, tak zrobili na przykład zespół bodajże Metallica, ale dobrze pamiętam, wydali CD osobno, ale wydali także taką małą paczkę, w której była koszulka, płyta winylowa, rozszerzona bodajże o dwa utwory i CD, to które było wcześniej w regularnej sprzedaży. Czyli znowuż grupa pasjonatów, którzy sięgają do starszych materiałów. Można tak powiedzieć. Mhm. Darku, a powiedz mi taką rzecz, ponieważ no, do ciebie przychodzi wielu gości do klubu. Powiedz, czy są ludzie, którzy pytają o imprezę, która już miała miejsce? Bardzo często i dlatego postanowiliśmy zrobić to jeszcze raz. A może nawet cyklicznie, jeżeli się dopisze szczęście. Świetny pomysł. Więc kiedy następne, kiedy planujecie? 16 listopada. Kolejna impreza. No. I co? Mogę przyjąć, że spotkamy się 18 listopada na imprezie. No dobrze, to co? Dziękuję wam za miłą rozmowę. Jeszcze raz właściciel klubu Iron Horse, Darek, Marcin, Ania, Krzysztof. No i cóż, życzę, dziękuję wam jeszcze raz bardzo i życzę powodzenia w takim razie. Będę trzymał za was kciuki. Dziękuję. A ja nie dziękuję, żeby nie zapraszać.